Witam Was serdecznie w tym szczególnym dla nas czasie, czasie świąt Wielkiej Nocy, czasie Zmartwychwstania Pańskiego. Posłuchajcie, co przed nami. W czwartek nie ma szkoły modlitwy. Spotykamy się za to o godzinie 18:30 w kolegiacie świętego Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie na naszej wspólnotowej mszy świętej. Po mszy będziemy mieli czas na wspólne uwielbienie. Bądźcie tam koniecznie. W niedzielę spotykamy się o godzinie 11:30 na spotkaniu uwielbienia. Kontynuować będziemy nasz nowy cykl nauczań Biblia i finanse, a naszym gościem będzie Marcin Jakimowicz, lider diakonii Świętej Rodziny z Katowic Józefowca, redaktor gościa niedzielnego i nasz serdeczny przyjaciel. Za niespełna 2 miesiące rozpoczynamy kolejną konferencję Strefa Zero. Jak wiecie, jest to dla nas wyjątkowy i szczególny czas. Jeśli byłeś na poprzednich edycjach, jeżeli jesteś już zapisany, chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś podzielił się swoim doświadczeniem ze swoimi bliskimi, podzielił się swoim doświadczeniem ze swoimi znajomymi. Nie zatrzymuj tego dla siebie. Zachęć ich także do uczestnictwa, wspólnego uczestnictwa. Bądźmy jak najliczniej, abyśmy mogli wszyscy doświadczyć tej zmiany, której Jezus dla nas pragnie, abyśmy wszyscy mogli zostać posłani. Zachęcam Was do tego serdecznie. Jeśli chcesz spędzić wakacje z pożytkiem dla swojego ciała, ale także i ducha, zapraszam Cię serdecznie na nasz Metanoia Camp. Zostało nam tylko kilka miejsc w domkach, ale całkiem sporo na naszym polu namiotowym. To świetny czas, żeby aktywnie odpocząć, doświadczyć zmiany duchowej i naładować akumulatory na kolejne miesiące. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam, abyście szli pod krzyż zawsze, gdy tracicie nadzieję, gdy czujecie smak porażki, gdy już nic nie pozostaje, ale także szli pod krzyż, kiedy radujecie się i czujecie smak zwycięstwa, bo to w nim wszystko ma swoją wartość. Krzyż, który był znakiem hańby, a stał się znakiem zwycięstwa. Krzyż, na którym dług, którego nie byliśmy w stanie spłacić, został spłacony przez Chrystusa. Niech radość paschalna nigdy w Was nie gaśnie, a zbawienie niech będzie udziałem Waszego domu. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i do zobaczenia.